z tej strony Pan Stachu, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Oczywiście kłania się seria Od Zera do Farmera. Lecimy sobie dzisiaj ze żniwami, w końcu żniwa, dzisiaj żniwa jęczmienia. Ewentualnie jak się wyrobimy, to jeszcze coś zeżniwujemy, więc bez przedłużania zasiadamy do kombajnu, odpalamy i jedziemy. Mamy do wyżniwowania jęczmień, tam owies i jeszcze jest soja i rzepak zasiane po pół na polu. O, patrzcie. Tutaj wszystko gotowe do zbioru, no nie? I tutaj jest pół soi, pół rzepaku. Pół soi, pół rzepaku. I posiałam sobie też jęczmienia i owsa. Tak mówię, bo nie wiem, jakoś tak mnie natchnęło na owies po prostu. Więc my co? Ciśniemy sobie ze żniwami. Ze żniwami. Jak nam się... Zobaczmy w ogóle, jaka jest też cena za soję i za rzepak. Za rzepak jest cena dosyć fajna. Za soję też bardzo fajna, więc myślę, że sobie... A za owies jaka jest? Za owies... też jest... O, bo ja patrzyłem na owies, nie na soję. Za soję jest... no, bardzo fajna, 1500, no, spoko. Za owiec jeszcze jest bardzo fajna, więc myślę, że sobie pociśniemy tutaj po jęczmieniu. Gdzie pracownika? Nie. Po jęczmieniu sobie pociśniemy na owiec, bo owsa mam ten pole tete. To co jest pszenica na początku, to jest trójka chyba, albo dwójka. No, dwójkę mam, tylko w owsie. Myślę, że na przyszły sezon posiejemy sobie trochę więcej. Ale też, kurde, nie biorę jakoś dużo, bo chcę się pozbyć kombajnu. Bo naprawdę, uwierzcie mi, żniwa nim to są takie mozolne, że szkoda gadać. Ale tak, na pewno odcinka nie będę robił, chociaż nie wiem, może zrobimy sobie takie, to zależy jaka będzie aktywność, bo jeśli pod tym filmem będzie powiedzmy 5 łapek w górę, to zrobię następny, jakby zrobię odcinek taki typowo znowu ze zgrabiania słomy, zbierania i ze sprzedaży też plonów. Jeśli taki pomysł wam się podoba, no to 5 łapek w górę pod tym filmem albo jakieś komentarze i jedziemy. O Boże. Będę się bawił, może spróbujemy coś takiego zdobyć, bo komentarzy pod moimi filmami nie ma za dużo, czyli wcale, o. Więc tak, w komentarzu kto napisze hashtag żniwa, temu serduszkuję i lajkuję komentarz. I tak, piszcie w komentarzach też, jaką ciekawą akcję byście chcieli, na przykład, jaką akcję byście chcieli zobaczyć na przykład w następnych odcinkach. Powiem wam tak, zarabia się tutaj na tych ciężko, może nie tyle co ciężko, ale strasznie dużo bym musiał grać poza odcinkami. Bardzo dużo musiałbym grać poza odcinkami, bo to tak, ceny, jak posiejecie czegoś dużo, to jest zawsze mała cena, ale jak posiejecie czegoś mniej, to zawsze wam wywali ceny za 2000, więc bardzo fajnie. Generalnie to pierwszy odcinek po majówce.
Możecie pisać w komentarzach, jak wam tam minęła majówka. Mi bardzo fajnie. No ale niestety po majówce znowu do szkoły, ale ja to się pocieszam tylko tym, że egzaminy ósmoklasisty są, a ja jeszcze ich nie piszę, więc ja będę miał wolne 3 dni, bo polski, matematyka i angielski. No, generalnie to teraz, o, dzisiaj matury piszą niektórzy, więc no. Powodzenia na jutrzejszych, bo dzisiaj to w sumie, czy nie wiem jak to tam jest, na następny, bo wiem, że się pisze z polskiego, z matematyki i z jakiegoś języka obcego, nie wiem z czego, z angielskiego chyba, nie wiem, i jeszcze jakieś przedmioty rozszerzone czy coś. Więc tak, a też na egzaminach ósmoklasisty można wybrać, czy się pisze z niemieckiego, chyba, czy z angielskiego. Według mnie to z angielskiego jest łatwiej. Angielski jest łatwiejszy według mnie od niemieckiego. Bo z tym niemieckim to wymowy, pisanie, a angielski to tam łatwo, bo angielski tak naprawdę to, nie wiem, w farmingu nawet masz, w 19 na przykład ja mam wersję tak polską, ale też na przykład jak na ModHubie, no to tam na ModHubie to masz tylko po angielsku, tylko nazwy moderów jak masz polskie to po polsku, a tak to i tak naprawdę cały czas wszystko, ale to totalnie wszystko masz takie w codziennym życiu masz ten angielski, znowu się cofam. Poza nazwami masz wszystko po angielsku, na przykład masz opis traktora, tak? I masz this tractor have różne konfiguracje opon, no nie, have na przykład for colors, różne, tak, trzy marki opon, tak, różne konfiguracje silnika, może mieć od 150 do 200 koni mechanicznych, tak, opisy mapy też masz po angielsku, welcome to na przykład, welcome to po lesie, tak, i mapę nazwy też masz, welcome to po lesie, this map have a Polish atmosferę, jest, oho, dobra, pełny zbiornik mamy, ta mapa ma mało średnią ilość pól, ale jest bardzo mała. No bo po lesie akurat tak jest małe. Dobra, ja tu mam klasa pod przyczepką. Śmigamy. No, ale też fajne to, że środa. Środa i czwartek, piątek mamy weekend, no nie? Mi się strasznie nie chciało wracać po majówce do szkoły. W ogóle ja to czekam bardzo na wakacje, na ten okres sianokosów, na okres żniw. W ogóle to mi się, nie wiem, czy mi się będzie chciało chodzić do szkoły. No taka prawda jest, no nie, do szkoły chodzić trzeba, no ale kurde. O, tak samo mieliśmy taką kartę raz
i pamiętam ją bardzo dobrze i nauczyciel, no nie, co przeszkadza ci, tam mieliśmy o zainteresowaniach swoich, tam, no nie, i nagrywanie właśnie było moje, nagrywanie prac w polu, bo to tak określałam wtedy, no nie, każdy to tak określał jakoś, nagrywanie maszyn rolniczych i ich pracy w polu, no to, jakby... Co ci i tam było? Co ci przeszkadza w rozwoju swoich zainteresowań? No to prosto z mostu ja piszę szkoła, tak? No bo taka prawda, gdyby nie szkoła, to też na moim obecnym teraz kanale byłoby na pewno więcej materiałów, więcej odcinków. A tak to co, ja ten sobie kalendarzyk założyłem. Kiedy? To nie było tyle lekcji. Teraz to ja mam taki napok, jest po dwie, po kartkówki są, sprawdziany są. Jak jest są po dwie, trzy kartkówki, kartkówki nam w tym, plus jeszcze sprawdzian. Wszystko na ocenę, cały czas oceny nauczyciele, ci co mniej ocen wystawiali w pierwszym półroczu i na początku drugiego, to teraz tak łoją, żeby mieć nam z czego oceny powystawiać na koniec roku. A teraz tak, na początku można było zostawiać sobie błędem, zostawialiśmy książki w szkole, jak nie było nic zadane. Teraz zostawiamy też, ale to na weekendy. Na szczęście mamy takich o tyle fajnych nauczycieli, że nam na weekendy nic nie zadają. I to jest akurat fajne, że nam nic nie, na weekendy nie zadają. No ale kurde, trzeba się uczyć cały czas, żeby mieć jak najlepsze te oceny. Niektórzy nauczyciele, większość tamten poprawi, ale niektórzy poprawy macie na 8 godzinach, macie po 6 lekcji na przykład, chociaż rzadko, macie po 6 lekcji i co, i czekacie to godzinę, nie? Czy tam nawet dwie czasami, bo jak macie zastępstwo na przykład i to jest ostatnia godzina i to jest na przykład taki, powiedzmy, nie wiem, jakiś przedmiot mniej ważny albo taki WFO, co byście siedzieli, co ten, no nie? Bo WF-u prawdziwego nie będziecie mieli, to co, to możecie do domu, a tu, a poprawa, a to w co, a to wcześniej kończycie, bo coś, bo nauczycielki nie ma, a wy macie poprawę, więc próbujesz, uczysz się i zakuwasz jak najwięcej, żeby nie poprawiać tego, żeby nie zostawać w tej szkole. Wiadomo, jakie są takie zadania dodatkowe dla chętnych i ty to próbujesz robić tylko po to, żeby sobie podwyższyć średnio i mieć, i mieć świadectwo z czerwonym paskiem. No, ale tak, i ja napisałam, że szkoła, no i pani się tam mnie pytała, dlaczego szkoła, co tam, co, dlaczego szkoła, czemu tak twierdzisz, no po prostu mówię, bo większość prac w polu, taka prawda jest, nikt nie będzie czekał na mnie, jak ja wrócę ze szkoły o 15, tylko po to, żebym sobie ponagrywał na kanał, tak? No bo logika, logiczne to jest raczej, że nikomu, uwierzcie mi, nikomu, u kogo bym nagrywał, nie będzie na mnie czekał. Do 15 jeszcze sobie wrócę do szkoły, bo tak jest, my widzimy się. Przyjeżdżasz teraz, nagrywasz, nie przyjeżdżasz teraz, to nie nagrywasz. Więc kurde, no ja mógłbym tak naprawdę tego nie robić, nie nagrywać, ale ja to robię raz, że z pasji. Dwa z tego, że od zawsze, od dziecka pamiętam, zawsze jak oglądam youtuberów takich jak, na przykład oglądałem Kadora V3, Mafię Solec, cały Mafia Solec Team, Mafię Solec, Brączka, Tanasa, Mistradamo, też oglądałem takiego youtubera, to już później, Old Games, takie mobilne, kiedyś tylko nagrywał, teraz się przerzucił też na 19. Oglądałem, nie wiem, z realnego życia Damiana Z09, nie zapomnę, Damian Z0909, coś takiego, Słomka. Też ludzka z Forzy, na przykład czwórki, trójki, takie, tak,
takich youtuberów ja oglądam. To zawsze jak się wiecie oglądało, to się chciało mieć, kurde, ja kiedyś też będę miał. I oni mieli po ile? Po 10 tysięcy? Nie, więcej trochę. Po 50, po 30 tysięcy i wiecie, i to był tak na czasy tamte. Jak miałeś 34, to 34 tysiące, tak, to miałeś ogrom. Nie wiem, ja to nigdy tak idę i pewnie większość dzieci w moim wieku, to teraz, znaczy nie mówię koniecznie w moim, ale większość dzieci takich młodszych ogląda teraz ekipę, nie wiem, Team X czy coś takiego. A ja w wieku to oglądałem. Nie oglądam aż tyle YouTube'a. Ja oglądałem bajek. Dużo bajek. Bardzo dużo bajek. Ja przychodziłem ze szkoły i tak jak teraz, nie wiem, siadam do nagrywania. Chociaż siadam do nagrywania, odcinków dużo nie ma, tak? Pewnie tutaj zaraz się wydro niektórzy, no ale siadam do nagrywania. Nagrywam w przód. Nagrywam dużo do przodu, kombinuję jakieś serie, pomysły, robię tutaj na save'ach poza odcinkami dużo, żeby mieć jakieś fajne akcje na odcinek, zarabiam żniwa. Zobaczcie, mam 24 tysiące na koncie na odcinkach, coś się będzie działo, nie będę cały czas, bo to tak wygląda, chcesz zarabiać, no to żniwa się, a to jest naprawdę monotonne, ja bym nie chciał u każdego youtubera oglądać cały czas to samo, jeszcze tymi samymi maszynami, nie, to jest strasznie mozolne. Więc jeśli będzie jakaś dłuższa przerwa na kanale, to nie będzie ona spowodowana moim brakiem chęci do nagrywania, tylko po prostu tym, że siedzę i coś kombinuję, tak? Bo momentami, wiecie, też tam siły trochę odchodzą, mimo to, że nie mam dużo subskrypcji i to przypomina, jak miał 100 tysięcy albo nie wiadomo ile i youtuberów, którzy a kiedy tamto, ale też mnie nikt do tego nie nakłonił, więc nikt mnie nie nakłania do nagrywania, nikt mnie do tego nie ten, ale no kurde, chciałbym, mam ten kanał, będę o niego dbał, jakoś go tam pielęgnował. Można tak jak roślinkę, no bardzo fajne porównanie, nie wiem, starał się dbać, wrzucić do góry regularnie odcinki, żeby te odcinki miały trochę sensu, tak, a nie coś takiego, a wrzucę sobie, nie będę nic zgadał, tak, nagram jak coś z czapy, znowu to samo, 36 odcinek z rzędu to samo, no ale trudno, wrzucamy coś na zapchanie czasu. Filmy pod muzykę, tak? Wiem, że nie wygląda świetnie, ale nagranie takiego samego filmu z realnego życia, to uwierzcie mi, jest 5 godzin murowane, bo czekasz, chodzisz z kamerką po polu, latasz, nagrywasz jakieś ujęcia, w międzyczasie te ujęcia musisz przejrzeć, żeby wiadomo, bo jak ci się nie wyszły, to musisz coś dograć jeszcze, a to tamto, bo zobacz, nagrasz coś takiego, ręka ci się będzie trzęsła i na przykład ty tego nie obejrzysz i nie będzie widać na nagraniu tego, że ci się ręka trzęsie, w sensie tak na podglądzie, no nie? Ale na przykład sobie odpalisz nagranie i będzie chodzić i jakbyś miał, to nie wiem, na czymś takim strasznie, o, na przykład na takim byku hydraulicznym, no nie? Jakbyś miał cały czas to ciskacze, no kurde, no takiego wideo, no nie? Więc to musisz się poprzyglądać o Boże, 120 km mnie odrzuciło, wózek tam jęczy już, no fajnie. Musisz popatrzeć, dograć, muzykę dobrać. I wiem, że te muzyki się strasznie często ode mnie, u mnie zmieniają, ale po prostu tak, i pewnie zaraz tutaj 120 tysięcy komentarzy nuty z TikToka. Połowa jest z TikToka, połowa może nie, połowa jakoś uchwycona z neta, tak.
Nie wiem, ogarniam jakoś te filmy, myślę, że zobaczcie, jest, tak, nie mówię tutaj, nie zachęcam do zostawienia łapy w górę czy czegoś takiego, tak, ale no kurde, niektórzy youtuberzy mają po 200 tysięcy wyświetleń, albo ilesi mają 10 tysięcy łapek w górę i to zobaczy i to nie jest taki wynik, tak, wyświetlenia robi się, ale wyświetlenie takie na przykład jedno to jest po prostu tyle, że wyświetlenie nie ma, nie obejrzenie całego filmu, nie, wyświetlenie to jest tyle co weź na 10, co tam nie wiem, na 10 sekund i po prostu już ci zaliczę do wyświetlenia, tak, już masz porobione. Więc jakby no, ja mam, zobaczcie, pod filmem Zrzucenie obornika najpopularniejszy film w tym momencie, 36 wyświetleń. Dzięki wam za takie fajne wyświetlenia. Przeciętny film ma, taki przeciętny to ma, nie wiem, 10 wyświetleń. Szok i niedowierzanie jest jak ma więcej niż, jak ma więcej niż 10, to ja się bardzo cieszę. Mam za niedługo będziemy mieli 20 subskrypcji, bo mamy 19 w tym momencie. Nie wiem jak to dalej wygląda, ale mamy 19. Naprawdę powiem wam, że bardzo się cieszę z takiego wyniku. Jestem bardzo zadowolony. Bo nie wiem, ja to jak osiągnąłem 5 subskrypcji, to już byłem 5 subskrypcji, to już byłem bardzo zadowolony, no nie? 10 to już, no, jak na początki mojego kanału, to jest w ogóle dla mnie cudowność. A teraz 20, czyli dwa razy tyle niż chciałem sobie. Wiadomo, idziemy cały czas po teraz będzie kamień milowy 30, no nie? 30, jak się wbijemy 30, będę się bardzo cieszył. Potem 40, potem 50, a 50 to jest naprawdę, uwierzcie, duże takie przedsięwzięcie. 50 to jest połowa 100. Też jest połowa do okrągłej, pięknej liczby 100 subskrypcji. Niektórzy biegną po 100 tysięcy, tak? Na przykład... kurde, szuka porównania sobie wśród youtuberów. Powiedzmy, że wezmę sobie z Mafisowiec Steam, no nie? Thanos ile nagrywa? Dużo nagrywa. Długo, od dawna już nagrywa, tak? I walczył cały czas po te 100 tysięcy, myślę, że my będziemy iść długo nagrywać, walczyć po 100, no nie? To jest tak, ja tutaj się do żadnego teamu nie będę zakładał, nie chcę się podpinać, bo żeby tylko uzyskać rozgłos, nie, zobaczcie, mniejsi twórcy, nie wiem czy tylko ja, ale ja promuję większych twórców i mniejszych. Czyli na przykład takiego pana Adama, do którego zapraszam, ma 44 subskrypcje, wiem, bo sprawdziłem. I próbuję wbić 50 już długo. Bardzo zapraszam też do Agent Creep 220, do twórcy, który ma filmów tam, nie wiem, 15. 20 może i ma 3 subskrypcje. Bardzo się trudno wybić jest. Bardzo się trudno wybić. A multikont nie ma co tworzyć. Naprawdę uwierzcie mi, multikonta, gdybym tak naprawdę gdybym ja miał sobie tworzyć te multikonta, to bym nie nagrywał na YouTube'a. Bo dla mnie to tworzenie sobie multikont i z tych multikont dodawanie sobie łapek w górę, subskrybowanie kanałów, kanału swojego, komentarze, jak największe wyświetlenia, tak? Bo co to za problem zrobić 1000 multikont i po prostu z tych 1000, nie, dla mnie to jest takie, to jest coś takiego, jakbyś w Minecrafcie na jednym odcinku zaczynał od kamiennych pulsów
I na drugi dzień, no nie, i to pierwszy dzień, no nie, i byś skończył. I na drugi dzień już byś miał netherite full seta, enchantowane wszystko, level 690 level, no nie, generalnie wszystko, tak, to dla mnie to nie, ja tak nie lubię, raz, poza tym dla mnie to od razu, jak wiem, że ktoś się dorabia multikontent, no to kurde, to według mnie to taka osoba, to już nie wiem. O, znowu pełny zbiornik. Dla mnie to nie jest taka osoba jakoś słabsza, głupia, nie, tylko po prostu ja, to według mnie, jeśli nagrywam na YouTube'a, to robię to dlatego, że z pasji i dlatego, że mnie to kręci, mnie to imponuje. I chciałabym mieć jak najwięcej subskrypcji. Źle to powiedziałem. Dążyć do tego, żeby. Serio? Tylko. A. Dążyć do tego, żeby mieć. Żeby wspinać się po tej YouTube'owej tej platformie, tak? Po YouTube'owym algorytmie i wybić się w końcu. Zobaczcie, oglądacie, nie wiem, może oglądacie takiego, na przykład takiego, kurde, żeby to dobry przykład dać. O, oglądacie może Reziego, no nie? Rezi to według mnie to taka, lubię, ale nie uwielbiam. Według mnie no to ekipę robią tak dosyć fajno, nawet bardzo, oglądam często, podoba mi się, tak, nie jest ona sztuczna, przynajmniej nawet jeśli uczuciowa jest sztuczna w środku, w tej ekipie, to na odcinkach nie pokazują tego, nie widać tego po nich, że jest taka sztuczność pomiędzy nimi, w przeciwieństwie do ekipy pana z dawnego, z różowymi włosami, nie będę wymawiał tego nazwy, bo po co? Ekipy, o. To tak czuć pomiędzy nimi tą sztuczność. Już widać, że im ten. Tak samo jak w Team X, dobrze się ten stary rozpadł, ale niestety powstał nowy. Nie, że hejtuję, nie. Nie, odbierzcie tego źle, nie. Po prostu mówię, że ja nie lubię. Niektórzy mogą nie lubić Mafii Solec. Kadora, nie wiem. Kadora V3, tak? Nie wiem. Ale dla mnie to jest takie, no kurde, takie, myślę, że ludzie, bardzo dużo ludzi ogląda Kadora, Mafię Solec, tak? Nie wiem, i niech tu, patrzcie, i oni powiedzą, że sztuczność wyczuwają u nich. U Mafii Solec wyczuwają sztuczność. Jak się ogląda te odcinki, to tam nie czuć sztuczności. Tylko tam czuć takie emocje, tak, kurde, jak powiem prawdziwe, emocje prawdziwe, w sensie mi chodzi o takie śmiech, zabawy, no nie, bo tam widać, że oni mają bekę przy nagrywaniu czegoś takiego i według mnie to się liczy, bo na przykład zobacz, bekę trzeba mieć, tak? Ja mam momentami też bekę, jak nagrywam odcinki. Jak na przykład sobie szukam jakiejś muzyki, to odkryję jakieś YouTube'owe albo jakieś ten kluczywym TikTokowe złoto, no nie? Nie wiem. Ale według mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna ekipa MST. Więc nie wiem, ja to przynajmniej każdy odcinek oglądając u większości youtuberów, których subskrybuję i oglądam,
który subskrybuje, bo subskrybuje dużo osób i te osoby, i tych osób niektórych może nie oglądam dzień codziennie, o Boże, no nie potrafię trafić nawet, nie oglądam ich codziennie, ale ich oglądam, tak? Więc nie wiem, bo ja, bo ja mam bardzo dużo kanałów zasubskrybowane, ale nie wszystkie oglądam tak codziennie, no nie? Każdy obejrzam. Ja oglądam tylko dlatego, że mi się spodobał jeden film. Jak mi się spodoba jeden film, to ja wiem, że ten, że te filmy będę oglądał każde, tak? Wszystkie nowe. Powiadomienia mam. Gdybym ja miał pokazać wam kiedyś, bo sobie zawsze przed odcinkiem czyszczę, wszystko włączam tryb. Zgubiłem kontekst, kurde, zdania. Musiałam zrobić cięcie, bo kurier. Generalnie to jak ja bym. O, już odzyskałam. Gdybym ja miał wam pokazać, co ja mam na tym, na ile ja mam powiadomień, to byście się załamali. Tak, gdybym miała wam pokazać, to byście się załamali, a ja gram na trybie, bo ja gram, nagrywam, jak wiecie, na telefonie. Jakby robię to, by nie przeszkadzać, tak, bo wtedy mi nie przychodzą przez powiadomienia, więc no, bo zawsze jak odpalam odcinek, to milion telefonów jest do mnie, więc tak, jeżeli odcinek ci się spodobał, to koniecznie zostaw, kurde, niekoniecznie, nie, to zostaw łapeczkę w górę, jeśli nie subskrybujesz, to zostaw subika na kanale, a jeżeli subskrybujesz, to tego nie rób. Jeśli też film ci się spodobał, albo nie, to napisz swoją uwagę w komentarzu, jeśli ci się nie spodobał, jeśli ci się spodobał, to pochwałę możesz, albo jakieś miłe słówko napisać w komentarzu, a na przykład i też, bo się jąkam teraz, już jest późno, tak, jeżeli odcinek ci się spodobał, takie krótkie podsumowanie, zostaw łapę w górę, komentarz, jeśli nie subujesz, to zostaw suba i też zapraszam na mojego TikToka, pan Stachu, ty bez spacji. Tam wbiliśmy 140 obserwacji, więc lecimy sobie po 200 obecnie. Więc co? Ja się z wami żegnam. Cześć!